są zalety koronawirusa, wiecie, bo mam wolne. Mam wolne, siedzę sobie w hali, mam być w gotowości, gdyby się coś wydarzyło w pracy i wtedy w razie czego trzeba będzie pojechać. Natomiast luksus jest taki, że przeznaczałem kwiecień na budowę łódki, a okazało się, że los zrządził, że będzie szybciej. Wczoraj czy przedwczoraj przygotowałem sobie już wszystko, to znaczy łódkę wreszcie odkurzyłem, ustawiłem sobie na środku hali i zaczynam ją robić od dziobu. Na razie nie zamykam jeszcze pokładu, bo niektórzy zrobili od razu zamknięcie pokładu, natomiast potem jest trudniej się poruszać wewnątrz, co tu pozdrawiam Edytę, która opowiadała o robieniu elementów w mesie dolnych, że nie było to wcale wygodne. Potem wam pokażę, w którym miejscu. Natomiast ja myślę, że w tej chwili zrobię sobie, zacznę jakby zabudowywać od dziobu i od dołu jednocześnie, żeby tu zrobić przestrzeń forluku zamknąć, włożyć już wtedy styropian i zacząć zabudowywać dziób. Tam teraz sobie się odznaczył, zaraz trochę im jeszcze pomożemy. Odznaczą się dwa ślady. Następnie wystarczy wywiercić dziury, wlać trochę żywicy i to wszystko wtedy jest tak solidne, że w zasadzie żadna siła tego nie jest w stanie wtedy poruszyć. Zakończyłem szlifowanie pilersu. Jest pięknie obrobiony, gładziutki. Krawędzie ma załamane, żeby potem przechodząc do dziobu się o niego nie zaleczyć. Idę przymierzyć. No i zobaczmy, czy wszystko pasuje. Ha! Jakby stąd było. Jest po prostu idealnie. Równiutko, gładziutko. Bębina jest ładna. I tu też mam teraz wykonany kołeczek. Tu jest wymierzony otworek. Otworek pasuje na kołeczek. I to wszystko jest teraz po prostu mega, mega sztywne. Gdzieś tu będę chciał zrobić jakiś handrailing, taki pewny, po prostu przymocowany do pilersu w takim najmocniejszym miejscu, żeby w razie różnych nieprzyjemności, które można zgotować ocean, było jakieś pewne miejsce do po prostu złapania się zawsze. Chyba na dzisiaj wystarczy. Jest już późno, trzeba jechać do domu, zjeść kolację. Zrobiłem sporo roboty. Z grubsza zaprojektowałem sobie w głowie przynajmniej na razie wnętrze, co gdzie będzie kambuz, gdzie będzie różne bakisty, mniej więcej co w nich będzie, więc jak trzeba je przewidzieć. Miejsce na elektrykę, akumulator, no takie prace koncepcyjne. W najbliższych dniach będę pewnie wrzucał kolejne filmy, bo będę to dokumentował po prostu po kolei, jak to wszystko w środku powstaje, ale powiem wam jedną rzecz. Setka jest fajna i to w środku jest fajna. Siedzę sobie tutaj od 10 minut i właściwie to wcale mi się nie chce stąd wychodzić. To jest dobry znak, ja myślę, bo jak ruszymy w rejs, to przez miesiąc nie będę stąd wychodził i fajnie, że to się już sprawdza.